To patrz. Kolejnego drinka? Nie, styka. Idziesz na imprezę do Jamesa? Matka znowu przejrzała mi telefon. Serio? Nie puści mnie. Ale jest drętwa. Właśnie. Co wam mówiłem? Nie imprezujemy. Dosyć. Zabierajcie się stąd. Gadasz jak parkingowy. W porządku. To tylko dzieciaki. Mam 20 lat. Centrala? Ruchy. A tak na przyszłość. Teren prywatny to nie plac zabaw. O co ci biega? Co? To nie ja. To chyba koniec. Co to było? Centrala. Koniec świata. Według raportów amerykańskiej agencji badań geologicznych wczoraj o godzinie 15:05 północną Kalifornię nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali Richtera. W okolicy zaobserwowano też nietypową aktywność wulkaniczną, choć nie wiadomo, czy ma ona związek z trzęsieniem. Na Słońcu odnotowano olbrzymi koronalny wyrzut masy, lecz zdaniem naukowców zbieżność w czasie jest przypadkowa. Jeśli dane z Narodowego Centrum Informacji o Środowisku są prawidłowe, te erupcje to dopiero początek. Wskaźniki są absurdalnie wysokie. Ekstremalnie wysoka emisja H-alfa, a także promieniowanie rentgenowskie. Meredith, uspokój się. Właśnie. Powinnam zabrać indeks promieniowania. Wiesz, że się z tobą zgadzam. To być może największa burza słoneczna w dziejach ludzkości. Ale są niewiadome. Owszem, lecz wiemy, że burze słoneczne powodują zmiany środowiskowe. I nie mówimy tylko o rozbłyskach, ale i o wyrzutach masy. O CME. Jeśli owe wyrzuty będą się powtarzać, olbrzymie obłoki plazmy mogą spowodować anomalie na niespotykaną skalę. Trzęsienia ziemi, powodzie, erupcje wulkanów. I nie tylko. Kto wie, czy nie wszystko naraz. Tu chodzi o życie ludzi. Dlatego pani burmistrz musi natychmiast otrzymać dane. Meredith, jesteś dobrym naukowcem, a twoje prace na temat CME zostały docenione. Jednak oboje wiemy, że to tylko teoria. To poważne zarzuty i rząd przejdzie do kontrataku. Gdybyś tylko poczekała, aż zjawi się dr Rigney z uniwersytetu, możliwe, że czeka nas apokalipsa, a ty zamierzasz zwlekać, bo ktoś tam ma etat? To może wyglądać jak trzecia wojna światowa. Wiesz, że mam rację. Mamo? Muszę kończyć. Poczekaj. Dzieje się coś złego? Nie, po prostu ogarniamy pewien temat. Na pewno? Tak. Kirby? Co zrobiłeś z tosterem? Co jest? Chciałem sobie zrobić tost, ale... Kirby! Co?
Odstaw tę grę wideo. Tyle razy mówiłem, to nie gra, tylko symulator lotu. Nieważne, dlaczego rozebrałeś toster? Bo warczał. Nie mam na to czasu. Po prostu go złóż. Dzień dobry. Wyspana? Nie. Przez te burze słoneczne. To naprawdę poważna sprawa. Musimy zadbać o bezpieczeństwo innych ludzi oraz naszej rodziny. Wkrótce spotykam się z panią burmistrz. Wysłuchacie? Musi. Jeśli początkowy rozbłysk spowodował erupcję wulkanu, to do czego może doprowadzić ten główny? Mówię o nadchodzących dniach. Sama pani burmistrz może nie wystarczyć. Zadzwonię do Cooka. Tego się obawiałam. Wiem. Jako byłego wojskowego też mnie to nie cieszy. Nasze rozstanie nie należało do przyjemnych, ale może Cook zdoła nam pomóc. Masz rację. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Dokąd się ewakuujemy? Do jaskiń. Jaskiń? Tych na północy? Tak, tych w górach, które znajdują się nad lasem. Pamiętacie naszą wyprawę? Znajduje się tam opuszczony bunkier z czasów II wojny światowej. Powinniśmy być tam bezpieczni na wypadek powodzi. Ponadto bunkier wykuto w skale, która przetrwała niezliczone uskoki. To optymalna kryjówka. Dawny obiekt wojskowy, więc Cook faktycznie mógłby się przydać. Jeśli coś zacznie się dziać, kierujemy się prosto w rejon tamtych jaskiń. Słyszeliście. Taki jest nasz plan. Oby inni też mnie posłuchali. Kto to? Z biura. Chcesz, to wezmę wolne. Nie. Niech to będzie normalny dzień. Na pewno? Tak. Mimo wcześniejszej erupcji, kolejne wyrzuty masy nie nastąpią natychmiast. To trochę potrwa. Poza tym zawsze mogę się mylić. Myślisz, że to wszystko może ucichnąć? Mam nadzieję. Naprawdę. Wiesz co? Zawiozę cię do Jensenów. Spędź to popołudnie z koleżanką. A ja jadę do pracy. Po co tworzyć problemy? Jeśli ruszę teraz, wezmę coś z okienka. Z okienka? Skoro to ma być normalny dzień, to chcę zjeść śniadanie. Ponadto, jak brzmi motto rodziny Fisherów? Nigdy się nie poddawać. Otóż to. Może to ucichnie. Może. Mamo, ja ci wierzę. Ufam nauce. Ja też. Oby tylko ta wiara mnie nie zawiodła. Sullivan, na służbie nie rozmawiam z cywilami. Zapomnij o osobistej urazie. To sprawa najwyższej wagi. Osobistej urazie? Żołnierz przebacza i zapomina. Choć nie ja. Meredith dokonała wyboru. Było, minęło. Czyżby? To dlaczego latem do niej uderzałeś? Do widzenia. Poczekaj. Niby dlaczego? Odchodząc z wojska, zakończyłeś naszą znajomość. Życie wielu ludzi jest w niebezpieczeństwie. Daję ci 2 minuty. Odwożę Sarę i jadę do ratusza. Chcesz mi towarzyszyć? Dzięki, ale idę do Jareta pograć w gry. I?
Naprawię toster. Dobra odpowiedź. Bądź w okolicy i unikaj kłopotów. Ty również. Znamy sytuację. Wojskowi naukowcy zapewnili nas, że nie ma się czym martwić. Wiem, jak myślą w sztabie. Ale Meredith twierdzi, że sytuacja jest bardzo trudna. Słuchaj, ona nie jest zwolenniczką teorii spiskowych. Jest naukowcem i ja jej wierzę. Ty też kiedyś jej wierzyłeś. Grasz nie fair i o tym wiesz. Moi przełożeni nie widzą powodów do obaw. Mam związane ręce. To nic osobistego. Oczywiście. Zawiadomię Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego oraz NSA. Może pociągną to dalej. Lecz jeśli nic nie stwierdzą, moja rola tu się zakończy. Dziękuję, że poświęciłeś mi czas. Przykro mi. Mnie też. Jedziemy. Chwila. Jest. Proszę pani, proszę otworzyć torebkę. Proszę. Przepraszam, tak? Szukam gabinetu pani burmistrz. Jestem jej asystentką. Była pani umówiona? Tak. Meredith Fisher. Naukowiec? Tak. Przykro mi, pani burmistrz wyszła. Kiedy wróci? Nie wiem. Pani nie rozumie. To bardzo pilna sprawa. Kwestia życia i śmierci. Jeśli chce pani czekać, proszę usiąść tam. Muszę wiedzieć. Tak, oczywiście. Dostawa w jeden dzień. Jeden dzień. Witaj, Natalie. Jak tam? Dobrze. Stevenson dziś świruje. Wiadomo. Dobrze. Dziękuję. Czuliście to?
uciekajcie stąd. To o tym chciałam porozmawiać z panią burmistrz, ale wszystko przyspieszyło. Nieważne, chodźmy. Natalie, żyjesz? Tak. Trzymaj się. Co teraz? Postaramy się przeżyć. Chodź. Barry. Boże. Musimy iść. Nie dam rady. Musisz. Budynek może się zawalić. Nie dam rady. Chodź. Pełna mobilizacja. Słyszeliście? Połączyłeś się z Fisherem? Komunikacja padła. Cholera. Ładujemy wozy i w drogę. Zaczęło się. Co teraz? Niedobrze. Co ten pojazd tu robi? Wydałem rozkaz, by wszystkie ruszyły. Nie zapala. Co jeszcze tu nawali? Może podnieść helikoptery? Nie przy tym czymś. To tylko mała burza. To nie była burza. Spokojnie. Zatrzymamy krwotok. Wyciągnę to szkło. Nie ruszaj się. Jeszcze jedno. Raz, dwa, trzy. Zrobione. Ucisk. Co to było? Nauczyłeś się tego na misjach? Na szkoleniu ratowników jako 16-latek. Nie uwierzysz, ilu ludzi robi sobie krzywdę na trampolinie. Ale w wojsku umiejętność się przydała. Tak czy owak, dziękuję. Ugh.
Tsunami. Co jest? Brak zasięgu. Moja córka przebywa u koleżanki. Jedź po nią. Bo się zamartwisz. Niech choć raz posprząta tu Stevenson. Idź. Nic mi nie będzie. Dziękuję. Poczekaj. Czy to już koniec? Dopiero początek. Skoro przyjechałaś, to chyba wiesz, jak to zatrzymać. Pogody się nie zatrzyma, można ją tylko przeczekać. Przepraszam za tamto w środku. Teraz to bez znaczenia. Najważniejsze to, żeby przeżyć. Jadę po swoje dzieci. Zapomnijmy o tosterze. Racja. Chodźmy. Co się dzieje? Trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, powodzie. To burza słoneczna o niespotykanej sile. Czyli co? Świat się kończy? Nie. To burza słoneczna. Jak każda burza kiedyś minie. Lecz póki co sieje spustoszenie i wielu ludzi jest w niebezpieczeństwie. Według moich obliczeń potrwa to jeszcze jakieś 5 godzin. Ale nie wolno nam się narażać. Żeby przeżyć, musimy stąd uciekać. A tata i Sara? Nie możemy czekać w domu, to zbyt niebezpieczne. Na zewnątrz jest niewiele lepiej, ale musimy się ruszyć. Tata zna plan. Pozostaje nam mieć nadzieję, że nic im się nie stało. Idź po swoje rzeczy i szybko do auta. Dokąd pojedziemy? Do Jensenów po twoją siostrę. Jasne. Szybciej. Idę. Chodź. Jaskinia. Associated Press, Washington. Narodowa Służba Pogodowa wydała nadzwyczajny biuletyn w odniesieniu do niebezpiecznych sztormów formujących się w Zatoce Meksykańskiej. W dużej jej części leją ulewne deszcze i wieje huraganowy wiatr. Nawałnica pojawiła się nagle, bez ostrzeżenia. Naukowcy przypuszczają, że zmiana pogody może mieć związek z aktualną superburzą na Słońcu. Cholera. Gdzie Sara? Vivien? Co się stało? Gdzie Sara? W domu? Nie wiem. Tato? Widzę. Come on, Sarah!
Dasz radę. Skarbie, musimy iść. Dokąd? Po mamę i Kirby'ego. Damy radę? Mam nadzieję. Chodź. Biegiem. Biegnij. Do samochodu. Tato, wiem, że się boisz, ale musimy stąd uciekać. Ale chcesz przeżyć? Tak. To chodźmy. Wstań. Musimy iść. Nie dam rady. Nie mamy wyboru. Poza tym, czego Fisherowie nigdy nie robią? Nie poddają się. Otóż to. A co jeśli to się powtórzy? Jestem twoim ojcem. Pamiętasz naszą wyprawę, gdy zapomniałaś zapalniczki? Myślałaś, że nie rozpalimy ognia, ale wystarczyły mi dwa patyki. Teraz jest tak samo. Jeśli będziemy postępowali mądrze, damy radę. Obiecujesz? Obiecuję. Chodź na tu. Co robisz? Zostawiam wiadomość. Komu? Mamie. Niech wie, że jesteśmy cali i zdrowi. W drogę. Międzynarodowe Obserwatorium Słoneczne prowadzi obserwację gwałtownej aktywności Słońca, która może prowadzić do kolejnych koronalnych wyrzutów masy. Naukowcy potwierdzają, że w ich efekcie może dojść do wzmożonych anomalii atmosferycznych na Ziemi. Kiedy się zacznie? Stawiam, że za godzinę. Częstotliwość anomalii oznacza, że wyrzuty masy ulegają intensyfikacji. Czyli co? Kolejne powodzie? Trzęsienia ziemi? Dlatego musimy jak najszybciej dotrzeć do jaskiń. Mamo? Myślisz, że damy radę? Posłuchaj. Wiem, że to trudna sytuacja. Ale tkwimy w tym razem. Póki tu jestem, nie pozwolę, by coś ci się stało, rozumiesz? Nawet gdybym miała w pojedynkę walczyć z matką naturą, przyłożyłabym jej w twarz. Dzięki. Dawać mi tu raport. Jak ewakuacja? Ledwo dajemy radę. Fale pod tsunami opadły, ale masy wody wciąż się przelewają. Zniszczenia? Trudno ocenić, ale woda wdarła się do miast. Kontynuujcie. Wciąż brak komunikacji radiowej, więc obowiązuje protokół awaryjny. W każdej jednostce proszę wyznaczyć posłańca. Ratujcie tych cywilów. Tak jest. Uruchomiliśmy też zapasowe generatory, aby monitorować aktywność instalacji elektrycznej. Świetnie. Tak.
Czy to prawda, że w mieście wybuchają wulkany? Nie wszystko na raz. Idziemy. Jesteśmy bezpieczni? Nawet jeśli i tak, musimy iść dalej. Nie mamy wyboru. Dlaczego to się dzieje? Nie wiem, skarbie. Nauka to domena mamy i Kirby'ego. Wiem tylko tyle, że ma to związek z burzami na Słońcu, przez które nasza pogoda fiksuje. Tak już zostanie? Nie. Burze mijają. Należy je tylko przetrwać. Nie powinniśmy byli zaczekać na mamę i Kirby'ego? Nie. To nie byłoby mądre. Żeby z tym czymś wygrać, musimy iść do przodu. A z nimi spotkamy się po drugiej stronie miasta, przy jaskiniach. Tato? Poczekaj. Tato? Co? Uciekaj. Skąd wiedziałeś, że tu wyżej będziemy bezpieczni? Szczerze? Nie wiedziałem. Ale póki co woda płynie dołem. Podziękuj ukształtowaniu terenu. Chcesz powiedzieć, że mieliśmy szczęście? Trochę na pewno. W wojsku od początku wpajano nam, żeby zawczasu rozpoznawać teren. Przepraszam. Za co? Rano, nawet w obliczu niebezpieczeństwa, ty i mama zachowywaliście spokój. Planowaliście, co dalej. Do waszej rozmowy włączył się nawet Kirby. A ja zdrętwiałam ze strachu. Wiem, że mnie chronicie. Powinnam się od was uczyć, jak być dzielną. Dokąd teraz? Powinniśmy iść tam, ale wygląda na to, że trzeba będzie coś wymyślić. Dom Jensenów. Jak makiem zasiał. Chwila. Samochód taty? Poczekaj. Kirby! Cofnij się. Gdzie tata i Sara? Co to? Cały ojciec. Jaskinie. Kocham tego faceta. Mamo, potwierdź, że to słyszałaś. Słyszałam. Niewiarygodne. Wulkany w Los Angeles. Ojciec kieruje się ku jaskiniom. I na pewno zadba o bezpieczeństwo Sary. Musimy postąpić tak samo. Czyli? Sara jest z tatą, a ty ze mną. Lecz wielu ludzi pozostało bez opieki. Nie mają tyle szczęścia. Musimy pomóc przy ewakuacji.
Sami nie damy rady. Da się to obejść? Trudno powiedzieć. To możliwe, ale nie wiadomo, ile by to zajęło. Każda minuta tutaj to coraz większe zagrożenie. Nie możemy ryzykować. Przecież nie przepłyniemy. Racja. Trzeba to pokonać, ale nie wpław. Więc jak? Mam pomysł, ale ci się nie spodoba. Wspaniale. Dokąd jedziemy? Jak powiedziałam, tata zrobi wszystko, żeby twoja siostra była bezpieczna. To żołnierz. Ma stosowną wiedzę, a my nie. Racja. Dlatego potrzebni nam są żołnierze. Jeśli dotrzemy do bazy wojskowej, do dawnej jednostki taty, pomogą nam się ewakuować. A my pomożemy innym. Powiemy im, dokąd się kierować. I musimy to zrobić jak najszybciej. Mamo, zatrzymaj się. Dzięki Bogu, bo potrzebna nam pomoc. Nie jestem przekonana. Skarbie, musimy się przeprawić na drugą stronę. Nie dam rady. Boję się. Ja też. Ale jeśli chcemy zobaczyć mamę i Kirby'ego, musimy zmierzyć się z tym strachem. Będę szedł za tobą. Nie pozwolę ci spaść. Obiecujesz? Obiecuję. Dobrze. Moja krew. Złap. Razem z siostrą i mężem próbowaliśmy uciekać, ale ją przygniotło. Próbuję ją wyciągnąć, ale to jest za ciężkie. Nie musisz tłumaczyć. Mamo? Widzę. Cześć. Pomożemy ci je stąd wydostać. Bardzo ze mną źle? Trudno powiedzieć. Najpierw musimy to usunąć. Kurczę, naprawdę ciężkie. Chwila, mam w aucie narzędzia. Świetny pomysł. Może usuńmy to. Wszystko w porządku. Jestem tuż za tobą. Nie patrz w dół, tylko przed siebie. Nie patrzeć w dół. Spokojnie. Dajesz radę? Co masz? Nic konkretnego. Potrzebna nam dźwignia. Wszyscy tutaj. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Kirby, pomóż. Co? Aż tak źle? Okay.
Mogę cię prosić? Jeśli ją ruszymy, w ciągu kilku minut wykrwawi się na śmierć. Nie wiem, jakim cudem nie straciła przytomności. Co zrobimy? Nie wiem. Musimy ją stąd zabrać. Mamo? W porządku. Jestem tuż za tobą. Czuwam. Boże! Trzeba ją stąd zabrać. Jakoś ciebie dostaniemy. Kirby, pomóż mi tu. Raz, dwa. Walter, jesteś przeuroczy. Ale oboje wiemy, że z tego nie wyjdę. Mamo! Musimy uciekać. Nie zgiń przeze mnie. Nie zostawię cię. Zostanę tu z tobą. Zawsze przy mnie byłeś. Musimy uciekać. Skarbie, trzymaj się. Mam cię. Jeszcze parę metrów. Biegiem. Tak mi przykro. Dzięki za pomoc. Ja nie... Nie musisz nic mówić. Powinniście jechać z nami. Beze mnie. Nie chcę jej tu zostawić. Wiesz, że to nonsens. Moja siostra nie zginęła po to, żebyś i ty miał umrzeć. Chciała, żebyś żył, więc zrób to dla niej. Trudno się nie zgodzić. A dokąd jedziemy? Do pobliskiej bazy wojskowej, dawnej jednostki mojego męża. Liczę, że pomogą nam w ewakuacji do bunkra w górach, gdzie będziemy bezpieczni. Bezpieczni? Mama była jedyną osobą, która to przewidziała. Próbowała wszystkich ostrzec, ale nikt jej nie wierzył. Przestań. Nie, dzieciak ma rację. Przynajmniej masz jakiś pomysł. Zatem prowadź. Wsiadajmy. Czy w wojsku trenowaliście survival? Tak. Choć te okoliczności są wyjątkowe. Proszę, co? Spójrz, linie telefoniczne. Mam pomysł, chodźmy. Stój.
Sprawdzę teren. I jak? Bezpiecznie? Chodźmy tędy. Na pewno? Zaufaj mi. Nie patrz tam. Mając do wyboru dowolny posiłek, co byś teraz wybrała? Myślisz o jedzeniu? Walcząc o przetrwanie, człowiek głodnieje. A co ty byś wybrał? Ja? Burrito. Burrito? Dlaczego? Bo mógłbym jeść, idąc. Ponadto uwielbiam guacamole. A ty? Ciasto. Ciasto? To nie danie. Omal się nie zaczadziłam, nie wybuchłam i nie utopiłam. Chcę ciasto. Jasne. Jesteś mądra jak na swój wiek. Jesteś naukowcem? A mąż jest wojskowym? Był. Połączenie rozumu i siły. Seksowne zestawienie. Zawsze lubiłam wojskowych. Podczas II wojny światowej babcia pracowała w centrali telefonicznej. Gdy byłam mała, zabierała mnie na spotkania towarzystwa historycznego, gdzie grano w karty i wspominano. Opowiedziała mi wiele smutnych historii. Ale dowiedziałam się też, czym jest koleżeństwo. To inspirujące. No i poznałam tajemnice starych centrali telefonicznych. Byłam tym zafascynowana. Chłonęłam tę wiedzę niczym gąbka. Na pewno doceniała twoje zainteresowanie. Przepraszam. Nie wygląda na złamaną. Skąd wiesz? Jeśli dobrze pamiętam z biologii, pojawiłoby się większe zapalenie. Poczekaj, sklecę prowizoryczną szynę. Dobry chłopak. Jesteśmy z niego dumni. Gdy nie rozbiera telewizora albo nie pali tapety palnikiem Bonsena. Przypuszczalnie już więcej tego nie zrobi. Jedynak? Nie. Mam jeszcze córkę. Mieliśmy się z nią spotkać. Jak zachowujesz taki spokój? Co masz na myśli? Środki łączności nie działają. W każdej chwili może dojść do kolejnego wybuchu, albo może nas pochłonąć ziemia. Nie daj się zwieść. Jestem przerażona. Ale co mogę poradzić? Pozostaje mi tylko mieć nadzieję. I mam ją. Dla jego i mojego dobra. Co się dzieje? Trzymajcie się. Rety. Jakie ponure niebo. Trudno uwierzyć, że to wszystko przez słońce. Co? Tato, biegiem. Co się dzieje? Ziemskie pole magnetyczne odpiera promieniowanie słoneczne wytworzone przez CME. Atmosfera fiksuje. Co to oznacza? Że trzeba uważać. Za 5 minut będziemy w bazie.
Musimy się schować. No dalej. W górę. Do środka. Co za dzień. Prawie dotarliśmy. W porządku? Utknęliśmy? Tymczasowo. Myślisz, że mama i Kirby są cali? Mam taką nadzieję. Ja też. Posłuchaj. Mama jest twarda. Nigdy się nie poddaje. Teraz też tak nie postąpi. Gdziekolwiek się znajduje, robi swoje. Już taka jest. To ja jestem w tej rodzinie żołnierzem. Ale ta kobieta to wojowniczka. Skoro ona się nie poddaje, to nam też nie wolno. Co to? Trzymajcie się. Pędź tam. I to już. No nie. Musimy biec. Wszyscy gotowi? Wiecie dokąd? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Mamo! Sonda słoneczna Parkera przekazała informację o największym zarejestrowanym do tej pory rozbłysku słonecznym i koronalnym wyrzucie masy. Przewidywane są zakłócenia w łączności, uszkodzenia sieci elektroenergetycznych oraz zniszczenia na olbrzymią skalę. Uwaga! Spocznij. To niespodziewana wizyta, ale witam, Meredith. Rozmawiałeś z Sullivanem? Tak, zanim padła łączność. Miał tu przyjechać? Nie. Mam nadzieję, że razem z Sarą są bezpieczni. To ja podjęłam decyzję o przyjeździe tutaj. Dlaczego? Burze. Wiem, co je powoduje. I choć nie możemy im zapobiec, chyba znam miejsce, w którym moglibyśmy je przeczekać. Nikt nie był w stanie przewidzieć skali tego zjawiska. I nikt się nie spodziewał, że będzie to aż tak niszczycielska siła. Teraz to kataklizm o zasięgu
globalnie. To największa burza słoneczna, jaką kiedykolwiek zarejestrowano. Lecz jej rozmiar jest bez znaczenia. Najważniejsze, że to burza, a burze mijają. Skoro tak, to wystarczy dotrzeć do schronu. Musimy przetransportować jak najwięcej ludzi do bunkrów w jaskiniach. Może Sullivan i Sara już tam są. Co to za miejsce? Dobre pytanie. A niech mnie. Chyba uśmiechnęło się do nas szczęście. Co to takiego? Jak głowa? Jestem lekko zamroczony. W porządku? Nie chcę przeszkadzać. Tak? Liczę na pomoc przy ustalaniu trasy. Jasne. Co macie? Daj to. Należy wytyczyć drogę najmniej narażoną na klęski żywiołowe. Choć wiemy, że i tak będzie śmiertelnie niebezpiecznie. Ten teren jest narażony na zalanie wodą albo lawą. Dlatego wydaje mi się, że należy przeciąć tędy. Na pewno? Na tyle, na ile to teraz możliwe. Pomysł z bunkrem jest inspirujący. Szczerze? Aż mi wstyd, że sam na to nie wpadłem. Czy możemy mieć pewność, że jaskinie nas ochronią? Przetrwały tysiące lat niepogody i są wydrążone w skale. Znajdują się na tyle wysoko, że nie zostaną zalane. Ich wnętrza nie są narażone na pioruny. Dodać do tego bezpieczeństwo, jakie gwarantuje bunkier? Myślę, że to nasza jedyna szansa. Problemem jest dojazd. Musimy się spieszyć. Ruchy. Zbieramy się. Tego szukałeś? Co robisz? Szukam nieuszkodzonej linii. Skoro to firma telekomunikacyjna, to zadzwońmy. Większość standardowych linii telefonicznych padła przez zakłócenia słoneczne. Ale może zdołam uruchomić telegraf. Telegraf? Tak. Dawno temu, przed erą komórek i aplikacji, ludzie używali czegoś, co nazywano telegrafem. Tak, wiem. Mnóstwo kabli i jakichś kodów. Owszem, alfabet Morsa. Kropki i kreski odpowiadające literom. Dość skomplikowane. Tak naprawdę to... Tak, skomplikowane. Ale telegraf nie wykorzystuje sieci PSTN, którą zakłócają rozbłyski słoneczne. Plus niektóre jednostki wojskowe korzystają z protokołu awaryjnego, gdy wysiada łączność. Podłączają generatory do instalacji elektrycznej na wypadek, gdyby ktoś próbował się komunikować po staremu. Spróbuję wysłać wiadomość, licząc, że ktoś pamięta o tej metodzie. Mam nadzieję, że wtedy po nas przyjadą. Uda się? Nie mamy wyboru. Widziałaś, co się dzieje. Sami nie dotrzemy do jaskiń. To nasza szansa.
i z niej skorzystam. Myślisz, że ktoś słucha? Wkrótce się dowiemy. Burza się wzmaga, nie mamy czasu. Myślisz, że przeżyjemy w tych jaskiniach? Tak, bo wierzę mojej mamie. Proszę posłuchać, coś tu łapie. Sierżancie, nie mamy czasu. Opuścić stanowisko. To jakiś schemat. Schemat? Chyba alfabet Morsa. Daj. To Fisher. Co? Ale nadaje za szybko. Czy ktoś... Mogę? Znam się. Posłuchaj. To twój mąż. Przebywa w dawnej siedzibie firmy telekomunikacyjnej na peryferiach miasta. Świetnie, wiemy gdzie jest, więc możemy go uratować. Mamo? Uciekajmy. Działa? Nie wiem. Nie wiem. Tato? Tato? Wstań. Tato, wstań. No wstań. Ocknij się. Budynek się wali, uciekamy. Poruczniku, prowadź. Wsiadać. Mamo, wsiadaj. Będziesz bezpieczny. Tam, w jaskiniach. Wsiądź. Muszę odnaleźć ojca i Sarę. Jedź. Kocham cię. Tato, ocknij się. Dasz radę. Tato. Już w porządku. Myślałam, że jestem tu. Wciąż tu jestem. Co ty wyprawiasz? Jedź z nami. Sullivan żyje. Muszę go ratować. Rozumiem. Tylko co może jeden człowiek, gdy wokół wali się cały świat? Przecież muszę spróbować. A ja muszę zadbać o swoich ludzi. Proszę, jedź z nami. Wiesz, że nie mogę. Wiesz, co do ciebie czuję. Od zawsze. Mamy mało czasu, ale dokończę. Meredith, jesteś niezwykłą kobietą. Żołnierzowi ciężko jest się przyznać do porażki. Sullivan to świetny oficer i dobry człowiek. Masz szczęście, mając cię przy sobie. Oboje macie szczęście. Przykro mi, że moja zazdrość unicestwiła naszą przyjaźń. Cook.
Na parkingu stoi ciężarówka. Podobno zepsuta, ale możesz spróbować. Szkoda, że z nami nie jedziesz. Nie mogę. Powodzenia. Powodzenia. Udało się? Co? Telegraf. Nie wiem, skarbie. Sytuacja jest bardzo zła. Musimy założyć, że nikt nas nie usłyszał. Więc... zostaliśmy sami? Nie. Mamy siebie nawzajem. Ruszać się szybciej. Twoim rodzicom nic się nie stanie. Gdzie dzieciak? No zapal. Zapal. Może pomóc? Co tu robisz? Kazałam ci jechać. Nie. Przebrniemy przez to razem. Wspólnie to zaczęliśmy i wspólnie skończymy. Ciężarówka nie chce zapalić. Właśnie dlatego zostałem. Umiesz naprawiać ciężarówki? Nie. W ogóle się na nich nie znam. Wspaniale. Ale znam się na tym. Chodź. Nie. Tak. To nie twoja gra wideo. Mówiłem ci, że to nie gra. Wsiądź i mi zaufaj. Załóż je i niczego nie dotykaj. Saro, wstań. Sato, wstawaj. Biegniemy dalej.
pora stąd spadać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Słyszysz mnie? Tak. Więc ruszajmy. To odpowiednia chwila. Musi dojść do 1500 obrotów. Skoro tak twierdzisz? Już, wiem. Słyszę. Dalej nie dam rady. Jeszcze trochę. Nie. Jeszcze kawałek. Na skraj miasta, gdzie nie runie na nas żaden budynek. Wiem, że ci ciężko, ale naszą jedyną szansą jest las prowadzący do jaskiń. Więc chodź. Nie dam rady. Za bardzo boli. Skarbie, jeszcze kawałek. Wydostańmy się z miasta. Lawa. Chodź. Dokąd? Co robimy? Kupujemy sobie czas. Spróbujmy podbiec. Możesz nie bujać? Próbuję, ale powietrze jest bardzo rozrzedzone. Poza tym to mój pierwszy raz. Uwaga! Łódź szczęścia. Nawet mi o tym nie mów. Gmach telekomunikacji? Gdzie? Tam. Zawróć. Widać coś? Mamo? Przykro mi. Musimy lecieć dalej. Co tu robimy? Nie wiem. Próbuję nam kupić czas. Do kiedy? Przykro mi, skarbie. Przykro mi. Tak mi przykro. Tato, tak mi przykro. Zamknij oczy. Boję się. Ja też. Zamknij oczy, a wszystko będzie dobrze.
Mama. Ląduj. Nie mogę ze względu na lawę. Co robić? Jak ich uratować? Nie wiem. Mam pomysł. Jaki? Co robisz? Mamo, co robisz? Trzymaj go równo. Mamo, nie. Będzie dobrze. Chodź. Podrzucę cię. I nie patrz w dół. Gotowa? Równo, Kirby. Próbuję. Złap. Nie sięgam. Chwyć. Skocz. Zejdź niżej. Nie, bo wszyscy zginiemy. Trzymaj go równo. Meredith, nie. Równo, Kirby. Wracaj na górę. Nie dasz rady. Sięgnij. Jeszcze raz. Chodź. Trzymaj się. Wchodzę. W życiu nie ucieszył mnie tak żaden piorun. Wspinaj się, Sarah. Bądź dzielna i daj z siebie wszystko. Dam radę. Pamiętaj, jesteśmy Fisherami. Złapałem. Leć. Idę. Gdzie tata? Boże, nie. No idź. Póki śmierć nas nie rozłączy, ale nie dzisiaj. Stoi. Tato. Pilotuje Kirby? Później wytłumaczę. Trzymajcie się.
prawo. Nie, w lewo. Trzymajcie się. Jak to zrobiłeś? Prędkość budynku kontra prędkość helikoptera. Wiara w naukę. Wszyscy cali? Naukowcy NASA potwierdzają, że burza słoneczna słabnie. Oczekuje się, że warunki atmosferyczne wkrótce wrócą do normy. Władze informują, że infrastruktury elektryczna i telekomunikacyjna zostaną odbudowane w ciągu najbliższych miesięcy. Już po wszystkim? Na jakiś czas. Więc co teraz? Zaczniemy od początku.